nas takich CPN-ów nie mamy. Takich CPN-ów my nie mamy. Powoli zbliżamy się do Teksasu. Ja widzę, że tutaj już jest grubo. Za chwileczkę będzie zmiana. No to porządna sprawa. Zaraz zobaczymy, jak wyglądam. Pyk. Nie no, słuchajcie. Trzeba będzie sobie zdjęcie zrobić. Nam jeszcze dużo brakuje, żeby mieć takie sklepy. Takie CPN-y, to mi się podobają. Normalna dyskoteka. Ciocio, reklamówkę niesie czarną. Cześć, co masz? Pokaż, co masz? Cztery rysy w nawie. Zadowolony jesteś? Panda Express, kochasz Panda Express? Ja i kocham Panda Express! Ja cieczaję, panie! Panda Express! Nie, karty działają. FBP działa, no. Dwa razy tak. No. Bo w Angebaucie, w tym, w promocji, $25 za sztukę. No człowieku. A normalnie na przykład jakiś tam Jim Beam? $25 za sztukę. A normalny Jim Beam kosztował 35 na przykład, tak? No nie no, to jesteśmy... Nie, to cena... Kochasz Panda Express. Kocham Panda Express. Cała trasa z Chicago do Dallas trwała 16 godzin. Było nas kilku kierowców w samochodzie, więc śmiało i bezpiecznie dotarliśmy od punktu A do punktu B. Pojedzone zacnie, brzuchy zaraz pękną. Możemy jechać, nie? Już weszliśmy tutaj, to było ciemno, teraz jest zimno. Teraz jest jasno, porządnie pojedliśmy i teraz jeszcze 4 godziny i Texas. Dallas. Ja szczerze mówiąc nie wiem jak rozdzielić to teraz, chyba jest to już teraz dzień trzeci, tak? No bo nocy nie liczymy, tak? No bo noc była, minęła i... Daily is raining. No i jest teraz dzień trzeci. Jak to widzisz, tego Kuba? Też mi się tak wydaje, a choć bym powiedział, że to i tak jest drugi dzień. Bo? No jest 12 dopiero. Tak. No pierwszy dzień to był dzień wylotu. Tak jest. Drugi dzień był wczoraj, a teraz trzeci dzień. Mimo iż jakoś to tak przeminęło z wiatrem, bo się zatarło to z tym naszym jazdą. Ja nic nie spałem. Spaliście w samochodzie? Ja spałem. Ja haczałeś jak chwilę. Stary borsuk pierwszy. Stary borsuk. Mocno śpi. Masarny snu. Harczałeś jak stara kurwa, kurwa. Dostanie abonament na klapki. Moją nieobecność podczas snu. Ja się wąski o ciebie boję, wiesz czemu? Bo ty jesteś taki kulturalny, sympatyczny gość. Niepoprawny dyplomat. Tak, właśnie. A my tutaj Kuba puce, a ty normalnie Janusze. Janusze Pro, tacy. Janusz Pro. Janusz Pro Elite. Zgodnie z iPhone'ami. Z trendami. Ale trzy paski są. To właśnie, czyli jest reprezentacja łobuzerki. Ale to nie wyjdzie. Już ten. Już ambasada, co wizy wydaje, już, już. Taka ciekawostka właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy o tym poza kamerą, że tutaj właśnie jedziemy teraz tak, że Willy sobie jedzie, jego lewym pasem, czyli naszym też. Przejdzie tutaj w prawo i jedzie po prawej stronie. O, i on wyda sobie teraz szmyk w prawej. W Polsce byłoby to karalne, nie? No a w Ameryce to nie. To jest na porządku dziennym. To nie jest niezakazane, to jest legalne. Co nie jest zakazane, jest legalne, tak? Legalne, się nie zgadza. Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, jesteśmy teraz w stanie Oklahoma i jakieś, nie wiem, godzinę temu było 20 km, 20 mil do Miami.
ale jakiegoś innego Miami. To jest lewego. Bo taka prawda jest, że to jest dużo tych miast. Jesteśmy praktycznie na miejscu. No niestety nasza noclegownia jeszcze jest w sprzątaniu, w przygotowaniu. A my jesteśmy głodni jak wilki. Panda Express, podobno tutaj ulubiona knajpa Amerykanów, którzy chcą zjeść bardziej zdrowo niż niezdrowo. No niby to wiesz, warzywa jakieś tam, tak? Chińczyk to Chińczyk. Ja idę sprawdzić, czy tam coś wegańskiego nie ma, albo wegetariańskiego przynajmniej. Ja jem do tego suka. Jak spróbujmy to jeszcze raz, damy szansę jeszcze raz. Januszowi. Dobre. Ojej, ale ostre. A potem kolega ci płaci za połowę jedzenia. Słuchajcie, dostałem bez zapytania, dostałem drugą porcję. Czuję się zażenowany i nie było to moja wola. Także zgwałcili mnie, naprawdę zgwałcili mnie. Przepraszam. Nie przepraszam, bo ja nie chciałem tego. Oni, no dobra, ale to nim jest... pan da jak to skujnia? Jest chujnia. Zgwałcili mnie emocjonalnie. Ja to biorę. Nie spytali, ja powiedziałem, że nie chcę, oni mi ten, jeszcze mi sosu nie dali. To skandal już się zaczyna robić. Dobrze, Dawid, koniec jedzenia, teraz trzeba się wziąć za konkrety, trzeba się w końcu czegoś napić chłodnego i usiąść w klimatyzowanym pomieszczeniu, bo te gorąco z Texas to po prostu wypala w skórze. Ej, to jest niemożliwe. A nie daje to lodu jakiegoś tu z boku? To się chłodzi. Garnki są, a to jest moje, tak? No dobra, niech będzie. To chyba też. Cyrk. No i to są... Za chwilę słońce zajdzie i trzeba będę, kurwa. Już zodzi. To są dwa kartowicze. Nie nagrywaj, kurwa. Co nie nagrywaj, kurwa? Już widać. Bęben. Bęben. Jest na to sposób. Zarzucić na bęben. To ma brzucha, ten dobrze. Brucha. Nie, ten dobrze kebaby je. Nasz apartament mieścił się w meksykańskiej dzielnicy pod Dallas i my, którzy wynajmowaliśmy właśnie te mieszkania z Airbnb, mogliśmy korzystać z basenów. Miejscowi nie mogli tego robić, tylko patrzyli z balkonów na nas jak na intruzów. Myśmy się kąpali, a oni z potem na czole patrzyli się i nie mogli z tego korzystać. Super, że zobaczyliście odcinek do końca. Zapraszam do kolejnych filmów i trzymajcie się.